Trzy organizacje pozarządowe otrzymały sprzęt AGD dzięki zwycięstwu Radomia w regionalnym etapie 8. edycji plebiscytu Świeć się z energą. Nagrody warte 10 tysięcy złotych ufundowała firma Energa, która każdego roku organizuje konkurs na najładniejszą świąteczną dekorację. Wyboru każdorazowo dokonują internauci, oddając głosy na poszczególne miasta. Cieszymy się bardzo z tych sukcesów, ale to dobry moment, żeby przede wszystkim podziękować mieszkańcom Radomia za zaangażowanie i determinację w tym konkursie, bo nie jest pewnie tajemnicą, że to właśnie to zaangażowanie w ten konkurs przełożyło się na tak dobre miejsce. Jak podkreślał prezydent Witkowski, mieszkańcom ten kierunek bardzo się spodobał i w budżecie obywatelskim na rok 2018 zgłoszono pomysł zakupu kolejnych dekoracji. Dzięki zwycięstwu w etapie regionalnym plebiscytu będziemy mogli wesprzeć trzy organizacje pomocowe. Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, Zgromadzenie Zakonne Klasztor Ojców Bernardynów oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Zmroza. Zwycięstwa Radomianom gratulowali przedstawiciele firmy Energa. W tym roku po raz już siódmy przeznaczyliśmy na konkurs Świeć się z energą 200 tysięcy złotych. Cieszymy się z tego, że możemy pomagać osobom najbardziej potrzebującym, bo to właśnie w organizacjach pozarządowych tkwi wiedza, gdzie, komu, co należy przekazać i jesteśmy przekonani, że ten sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących i będzie pełnił swoje zadania. Organizacje pozarządowe nie kryły radości. Mamy dzieci, które korzystają u nas z dożywiania. Wiem, że dostaniemy zmywarkę, tak? Więc to jest rzecz, która też się bardzo przydaje w takich miejscach. Dziękujemy, no myślę, że więcej jesteśmy, jesteśmy tak zaskoczone, bardzo zadowolone. Kuchnia ta służy pomocą, posiłkiem gorącym dla wszystkich mieszkańców, ubogich mieszkańców Radomia. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zmroza dziękowała za pomoc. Te sprzęty znajdą się w kuchni naszej, w której również przygotowujemy posiłki dla dzieciaków naszych. To jest dla nas wsparcie bardzo duże. Przypomnijmy, przez blisko 2 miesiące mieszkańcy całej Polski oddawali głosy w plebiscycie miast Świeć się z energą.